Hej, hej, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie zapraszam Was dzisiaj na nowego Daily Vloga. Zaczynamy dzionek od zjedzenia super śniadania, czyli jajeczniczka, jak to zwykle, moje ulubione śniadanie. Także zapraszam do oglądania, łapka w górę i oglądamy. Jak widzicie, już się ogarnęłam, pomalowałam i tak dalej. I jak zjem, powiem Wam coś ważnego, co się dowiedziałam dzisiaj z rana, ale to za chwileczkę, także zostańcie ze mną. Okej, słuchajcie, przebrałam się, za chwilę wychodzę z domu, ale zanim wyjdę z domu, chcę Wam powiedzieć, jaki telefon dzisiaj z rana mnie spotkał. Wreszcie zadzwoniono do mnie w sprawie mieszkania, z czego bardzo się cieszę, bo powinno się stać chyba już troszeczkę wcześniej, ale dobra, już pomijam ten fakt. We wtorek jadę do Wrocławia odebrać moje mieszkanie, dostaję klucze, także mega, mega się cieszę. No i musiałam Wam o tym powiedzieć, bo mnóstwo z Was się pytało, kiedy się przeprowadzam. No właśnie, ja nie wiem, kiedy się przeprowadzam, bo to mieszkanie jest totalnie puste, nie będzie w nim nic oprócz okien i grzejników. No i tak się zastanawiam, czy zrobić vloga z tego dnia, bo na początku tak myślałam, że może nie będzie zbyt ciekawie, bo wiadomo, no droga do Wrocławia, później odebranie tego mieszkania, później droga powrotna, ale z drugiej strony będzie takie fajne wydarzenie z życia, pierwsze mieszkanie, pierwsze klucze, także chyba muszę nagrać. To jest pierwsza sprawa, o której chciałam Wam powiedzieć, a druga sprawa, właśnie jadę teraz na miasto, żeby kupić telefon, a już się zdecydowałam, wszystko ustaliłam, co i jak, także iPhone 7 Rose Gold będzie już na mnie czeka, także słuchajcie, super wydarzenia dnia dzisiejszego, bardzo, bardzo się cieszę. Także dzisiaj pokażę Wam też mój nowy telefonik. Już niedługo, myślę właśnie, że w kolejnym daily vlogu zobaczycie moje mieszkanie szare, więc nie spodziewajcie się tam cudów, ciekawych rzeczy, bo nic tam po prostu nie ma. Ale jestem dzisiaj bardzo zadowolona z tego powodu, także słuchajcie, wstaję i jadę. Tak to dziś wyglądam, taka oto. A to jest moja bluzka podróżnicza, tu jakieś miasta są napisane, London, coś tam. I bluza także taka zwykła czarna stylówka. Uhu. Mam dla Was jeszcze jedną informację, co ostatnio ciekawego robiłam. Nagrywałam film dla Douglas Polska na kanale Beauty Stories. Link zostawię Wam do tego kanału. W opisie znajdziecie najnowszy film ze mną. Słuchajcie, a nowy film jest to makijaż bez lustra. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak sobie poradziłam, to zapraszam. Ja tutaj klikam na film. Powiem Wam, że bardzo fajnie mi się nagrywało ten odcinek tutaj z makijażystką Izą. Serdecznie ją pozdrawiam. Nagrywaliśmy makijaż bez lustra karnawałowy, także wpadajcie, oglądajcie. Nie pokażę Wam, jak to wygląda efekt, musicie zobaczyć, także wpadajcie na kanał, możecie tutaj napisać, że jesteście od Glam Pauli, ja tutaj wyślę uśmieszek, super, no i widzimy się, słuchajcie, w filmiku. Jeżeli jesteście ciekawi, jak sobie poradziłam bez lusterka, powiem Wam, że było śmiesznie, także wpadajcie na kanał Beauty Stories, Douglas Polska, zapraszam, link zostawię Wam w opisie. Wyszłam z domku, zobaczcie, jaka moja pięknotka tutaj na mnie czeka. Śliczny, śniegowy piesek jestem, ona by chciała jechać samochodem, bardzo lubi, ale dzisiaj Ciebie nie zabieramy. Mogę Cię pogłaskać? Nie. Co się stało? Samochód mi trzeszczy, jak ja go otworzyłam. Zamknął się sam? Dziwne. Naprawdę dziwne, ja go otwierałam przed chwilą. Witam wszystkich. Dawno w samochodzie, słuchajcie, nie nagrywałam. Bo prawda jest taka, że ostatnio moje życie zostało spędzone w samochodach innych ludzi, w taksówkach, w Uberach. Trochę było różnych rzeczy do pozałatwienia. Ale teraz jadę. Sama prowadzę, także spoko. Ale jestem jakaś pomarańczowa, nie wiem. No to odpalamy, ale zimno. To pierwsze słyszę takie sytuacje. Włączymy jakąś muzykę. Florence! I Calvin Harris. No i piękna muzyka na powitanie. Ajajajaj. Idź. Kiew nogą. Ale komu? Trzy światła trzeba przejechać. Siemanko, zaparkowałam właśnie samochód i idę po telefon. Ale powiem Wam, że jakaś dziwna sytuacja. Gościu stoi na dwóch miejscach. Ja się pytam, czy może przeparkować. Mówi, nie możecie tam wjechać. A sam przed chwilą stał na tamte miejsce. Tam było napisane nie zostawiać, jakieś nienormalne. To mnie wnerwia, jak ludzie stoją tak centralnie na dwóch miejscach parkingowych. Zmieniły się rzeczy, które mnie denerwują, odkąd zostałam kierowcą. Wejdę jeszcze do Pepco, bo tutaj mam w pobliżu i widziałam w internecie gazetka nowa, ładne rzeczy. Oczywiście co? Poduszki. No dobra. Trudno, poduszek nigdy za wiele, jak się mówi. Akurat jest taka jedna z ładnym kształtem nowym, której jeszcze nie mam, także słuchajcie.
Coś sobie zaraz pewnie zakupię. Włosy się plączą, ale nie ścinam. Cały czas się pytacie, czy zetnę te włosy. Najbardziej lubię siebie w długich. Zobaczcie, jakie ładne rzeczy. Tam poduszkę na pewno wezmę. Śliczne. Zobaczcie, jakie tutaj ładne pledy są. Taki pudrowy, szary. Hejka, pierwsze zakupy zrobione jako wielka siata. Samochód otwieram. A tu patrz, zapomniałam, że mam ostatnio na poczcie, tego nie wyjęłam. Gdzie ja włożę moje zakupy? Dobra, to się zmieściły. Także pozdro, cały bagażnik wypełniony. Dwie poduszki kupione, jakieś inne rzeczy, ale to w holu będziecie mieli, także spokojnie. Zamykamy. Jakimiś dziwnymi wejściami wchodzę, ale jest tak zimno. Nie spodziewałam się, że idę na skrót po prostu. Dziwne, dziwne. Jestem sama na korytarzu. Tak jak powiedziałam, w Pepco zakupy zrobione. Idę teraz po telefon. Fajnie, fajnie. O, sorry. Tym, 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 tym. Patrzcie, co mam. Słuchajcie, jest telefonik, ale pokażę wam go w domu. Nie no, nie będę otwierać. Jeszcze jakie dziwne głosy. Jeszcze folię przykleiłam. Także jestem teraz w samochodzie i jadę coś zjeść, bo nie było dzisiaj jedzonego obiadu. Śniadanie tylko było. Jest godzina chyba jakaś 17, także jedziemy teraz na sushi. Tak wymyśliłam, że byłam ostatnio na tym sushi, bo nawet mi spodobało, także jedziemy znów ponownie. Jadę, znaczy się, jadę. Że odpalamy samochód. Dobra, teraz nie ma problemu, zgaszamy światełko. Słuchajcie, jak coś, to pasy są, tylko nie widać ich za czym? Za włosami, za kurtką, za szalikiem. Nie martwcie się. Zaraz wykręcamy. Patrzcie, jesteśmy na sushi, a tam pieseł stoi, czeka. Nie widać go przez to. Siadł. O, tu się patrzy, jaki fajny. Cześć, piesek. Hejka. Jaki fajny jestem. Fajny, fajny, tak? Jezus. Czekamy na nasze zamówienie. To jest moja przystawka. Bardzo dobre, już ją kiedyś tutaj jadłam. Patrzcie, jakie piękne sushi przyszło. Niam, niam. Kto lubi sushi, dajcie znać w komentarzu. Sushi było bardzo dobre, to teraz słuchajcie, czas na deser, czyli coś na słodko. Z truskawką, z czekoladą, jakieś orzeszki kolorowe. Wygląda to super, no nie? Także zaraz to spróbujemy. Nie, nie chcemy muzyki. A jestem biała, bo sobie światłem zaświeciłam. Wyłączę, patrzcie, pa, jaka będę śmieszka. Czary. Jestem właśnie, ale teraz jest jednak za ciepło. No dobra, albo tak, albo tak. Dobra, słuchajcie, jestem po sushi, było spoko, było też słodkie i na słono. Teraz jadę do sklepu na małe zakupy i wracamy do domu i pokażę wam wreszcie ten... Chciałam powiedzieć samochód, nie, ale samochodu dzisiaj nowego nie kupiłam. I nie zamierzam jak na razie. Pokażę wam, co? Telefon! No. Słuchajcie, wyszłam ze sklepu, a tu pies czeka w samochodzie, szczeka. Pójdziemy do niego, zapukamy. Patrzcie na niego. Siemanko. Wróciłam do domu. Stelunka tu jest. Fibi tu już czeka. Tańczę, tańczę, ale tu nie widać cię. Chodź, chodź, chodź. Jak leciało? O, jest. Jezu, ty, Jezu, 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 już cię puszczam. Patrzcie na nią. Co Fiba robi na powitanie? Bierze karmę. Jem. Kreciur! Krecik, pastecik! O, zazdrośnik przyszedł. Szybko głaskać mnie, tak? Kładuj się, kładuj. Witam pieska mojego, witam. Nie czujesz psa z susarni? Nie czujesz? A więc, kochani, wróciłam do domu i mogę wam pokazać już moją dzisiejszą zdobycz. Otwieramy. Uhu! Uwaga. Tym, 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 tym. Oto mój, słuchajcie, telefonik. Odbija się tam światło. Ale zobaczmy teraz, jak on wygląda z tej strony. Proszę was bardzo. Kolor rose gold. Mogę już tą folię odkleić, bo powiem wam, że jak odebrałam ten telefon, od razu poszłam do jakiegoś serwisu telefonowego i nakleili mi tutaj, nie wiem, szkło hartowane, szybkę. No, w każdym razie. I tutaj kazałam nie odklejać, ale już sobie odkleję. Bo tutaj mam też case'a do kupionego. Kupiłam taki zwykły, transparentny case. Ja nie lubię takich gumowych, wolę plastikowe, ale nie było.
Także no, żeby był, żeby na razie chronił, to spoko. Możecie mi napisać, gdzie polecacie case'y kupić, żeby były na iPhone'a 7, bo na przykład w sklepach tak z ubraniami często są, ale na 6 jest najwyżej, więc nie ma jeszcze na 7. Tak wygląda Rose Gold. No, jest, słuchajcie, taki fajny kolorek, bardzo mi się on podoba. Trochę złoty, troszkę różowy, ale tak bardzo delikatnie, także tak on wygląda. Jest to iPhone 7, 128 giga. No i cóż dalej, my tutaj mamy ładowarkę. Słuchawki, wiele osób narzekało na te słuchawki, właśnie tak to wygląda, że słuchaweczki nie można naraz słuchać muzyki i na przykład ładować telefonu, bo nie ma wejścia na te słuchawki, więc trzeba przez przejściówkę je przełączyć, no ale mi to akurat nie przeszkadza. Nowy telefon, także jeszcze bateria dobrze trzyma, no i kabel. I tu w środku już nic nie ma, także taki oto telefonik mój wymarzony, mój upragniony, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, dokładnie. A jeśli chodzi o moje kolejne zakupy, no to w Pepco kupiłam poduszki, koszyki, jakieś tam kubeczki, ale to wszystko w holu będzie. Także mogę Wam od razu powiedzieć, że są super poduszki, zerknijcie do Pepco, ale to chyba na filmie widzieliście. I byłam też w Biedro, zobaczcie jakie piękne rzeczy w Biedronce kupiłam. Ja zawsze powtarzam, że za moich czasów, jak ja chodziłam do szkoły, nie było takich ładnych zeszytów, więc teraz sobie odbijam, teraz sobie kupuję. Potrzebuję do zapisek do filmów, także jak najbardziej się przydadzą te zeszyty. No i teraz w Biedronce jakaś fajna oferta zeszytowa jest i słuchajcie, zeszyt z flamingiem, spójrzcie jaki fajny, on tutaj ma taki wzór, o, pod światło to będzie widać. Taki o, zwykły, ale zobaczcie, tutaj tak słodko, no po prostu takie detale dbają. Kolejny zeszyt z flamingiem, mam takie chyba ołówki, mam coś jeszcze, nie wiem, ten wzór jest bardzo popularny i w wielu sklepach można było dostać coś z takimi flamingami. Kolejny zeszyt taki bardzo gruby, piękny, no nie, miętowy. Tak on wygląda. I następny, który w ogóle jest w zupełnie innym stylu, ale się zakochałam. Aha, tu ja się odbijam. Zobaczcie, super, naprawdę świetny. Nie wiem, ile one kosztowały, szczerze Wam powiem. Po prostu je kupiłam. W Biedronce jeszcze znalazłam takie fajne nożyczki ze wzorkami i kupiłam jeszcze podkładki. Podkładki mogę Wam powiedzieć, 2 złote sztuka kosztowała. To są takie podkładki plastikowe i tutaj są w takim kolorze pastelowym, niebieskim, także po 2 sztuki, 2 sztuki białe, 2 sztuki czarne. Kochani, ja myślę, że naprawdę bardzo fajnie dzisiejszy dzień spędziłam. Na początku wiadomość o mieszkaniu, później nowy telefon, super jedzonko, także jestem zadowolona. Słuchajcie, jest piątek wieczór, ja zaraz zasiadam do komputera, żeby obrobić ten vlog, żeby wstawić go na rano. Mam nadzieję, że nie zasnę, bo mam w sumie z tym problemy w piątkowe wieczory, że chcę się po prostu spać, a vlog na 8 zawsze wchodzi, no nie? W weekendziki jeszcze obrobię sobie test słodyczy, słuchajcie, także jak teraz to oglądacie, to test słodyczy jest na drugim kanale, test słodyczy z dzieciństwa, wkręciłam się w te słodycze, w ogóle takie tam są perełki, także też możecie wpaść i zobaczyć, drugi kanał nazywa się Gram Paula i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, jeżeli film Wam się podobał, poproszę o kciuka w górę i zapraszam do zasubskrybowania kanału, na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco, żeby nie ominąć żadnego nowego filmu, założenie konta na YouTube jest darmowe, także zapraszam, zapraszam, a no nie powiedziałam Wam jeszcze, że Hall z Londynu już jest na kanale, jeżeli jeszcze nie widzieliście, także link zostawię Wam do niego w opisie i dziękuję jeszcze raz za oglądanie, ślę Wam buziaki, do zobaczenia w kolejnych filmach, pa pa!